Witajcie moi drodzy w kolejnym poradniku jeździeckim iskrowym. Dzisiaj chciałabym zaproponować Wam kolejną propozycję treningu na kawaletkach, więc zapraszam Was do oglądania. Kasia i Profen mieli niełatwe zadanie, ponieważ celem naszej pracy na tych kawaletkach było to, że koń i ona mieli uzyskać zgięcie w podstawieniu, tak? Czyli odejście od wewnętrznej łydki, wypełnienie zewnętrznego kontaktu i zewnętrznego dojścia do zewnętrznej łydki. Czyli na takim niedużym kole, bo to koło około 15 metrów miało, były rozłożone kawaletki, po których nie dość, że Profen musiał unosić nogi, angażować całe ciało, tak? Prowokowaliśmy go do tego, żeby właśnie podstawiał zad, to Kasia musiała go prowadzić w taki sposób, żeby on pracował i sam się niósł. Pracował w taki sposób, że nie będzie opierał się na ręce, tylko właśnie uzyskać to samoniesienie. Wcale nie było to łatwe i Profen dosyć usztywniał się w lewą stronę, ale w prawo były dosyć fajne efekty tego i te kawaletki prowokowały go do tego, żeby właśnie utrzymać ten rytm, bo Profen należy do koni, które lubią zmieniać wykrok. Tak, mimo że kłusujemy równo, on potrafi zacząć troszkę zostawiać zad, skracać, potem bardzo mocno iść do przodu, rozciągać się, mimo że tempo teoretycznie się nie zmieniało. I właśnie zaproponowałam taki trening i powtarzaliśmy go już parokrotnie, że Profen miał cały czas jednym równym rytmem podążać przez te drążki. O tyle zadanie się utrudniało, że w trakcie tego wymagałam od Kasi, żeby jak pracuje na kole w prawo, wyjeżdżała na drążek na wprost, czyli musiała wyjeżdżając z koła od razu przestawić pomocę i zagalopować na drągu w przeciwnym kierunku. Ćwiczenie niby banalne, ale uwierzcie mi, było trudno. Było trudno i na tym treningu wcale nie uzyskałyśmy takiego efektu z tym zagalopowaniem, jakbym chciała. Tak, czyli Profen się starał, Kasia się starała, ale to było o tyle trudne wyjście z tego zgięcia do wyprostowania i ułożenia się w przeciwnym kierunku, że Profen się troszeczkę gubił. Ogólnie efekt końcowy był bardzo dobry, zakończyliśmy na dobrym, ale uwierzcie mi, zadanie jest bardzo wymagające, dlatego Wam też je proponuję, dlatego Wam też je pokazuję, żeby po prostu spróbować, tak, zobaczyć jak, o ile trudniej jest tak naprawdę konia prowadzić na ciasnym kole z kawaletkami, gdy on nie chce albo nie umie jeszcze się prowadzić na zewnętrznej wodze. Super, tak, 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 prowadź, 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 pilnuj, zabrakło tutaj łopatki poprowadzenia, odpuszczaj troszkę lewą wodzę. Tak, dobrze. Teraz dobrze. Ćwiczenie pozwala nam wyegzekwować od konia i pogłębiać możliwość pracy od wewnętrznej łydki do zewnętrznej wodzy. I tak jak już wcześniej wspomniałam Wam w poprzednich poradnikach w pracy na Cavaletti, to jest bardzo ważne, by budować mięśnie brzucha, by budować mięśnie zadu i mięśnie szyi. To są nieodzowne elementy ciała konia, które są nam bardzo, ale to bardzo potrzebne, by w zdrowiu i w sile utrzymać konia jak najdłużej. Błędem jest to, że jeźdźcy często zaczynają przekraczać granice, tak jakby w trudności ćwiczeń, w momencie, kiedy koń jeszcze fizycznie na to nie jest gotowy. Ja jestem tak naprawdę zwolennikiem takiej pracy bardziej powolnej, ale systematycznej. Systematyczność musi być zachowana w pracy z młodym koniem, w pracy ze starym koniem, obojętnie, tak, w którą grupę wiekową koni trafiamy. Musi być regularność i systematyka. Dopiero jak poczujemy i będziemy widzieć, że ciało konia zmienia się, że pięknie plecy się nabudowały, mięśnie brzucha pracują i widzimy tą pracę, nie że bebzunek zwisa, i ten znaczy, że ten koń nie pracuje mięśniami brzucha. Ale jeśli pracuje i potrafi ułożyć ciało w taki sposób, żeby odciążyć troszkę przody i rozłożyć ciężar ciała na całość, to możemy mówić o sukcesie.
o sukcesie, tak? Czyli ta praca na kawaletkach, na ciasnym kole powoduje naprawdę duże zaangażowanie w wielu partii mięśni u konia, jeśli robimy to prawidłowo, bo jeśli będziecie przelecicie i po prostu będziecie ciągnąć za wewnętrzną wodzę, niestety nie uzyskamy tego rozluźnienia i właśnie takiej dynamicznej pracy mięśni, tylko wręcz odwrotnie, uzyskamy usztywnienie, mimo nawet, że koń przejdzie przez te drążki, to uzyskamy naprawdę kupę usztywnień i możemy tylko pogłębić problem. A mądra praca na kole to jest taka, w której koń czujemy, jak on zaczyna jak kocur chodzić i nasza ręka nie powoduje napięć u konia. Rękę, rytm, rytm, rytm. Głowa do wewnątrz, Kasia, bardziej. No, tak, i jeszcze raz. Jeszcze raz. Zareagowałeś trochę zbyt późno przed tamtymi drążkami, nie? Już rozluźnij teraz, sygnał, raz, tak, i jeszcze raz, super, tutaj bardzo dobrze. Tak. Tak. Proponuję Wam te zadanie dlatego, że nie dość, że jest ciekawe, jest bardzo wymagające dla jeźdźca, ale także i dla konia. Spróbujcie poćwiczyć sobie właśnie moment, w którym musicie być na kole w prawo, a potem nagle musimy konia wyprostować i spróbować sobie zagalopować na lewą nogę. Ja tymczasem, moi drodzy, będę się żegnać z Wami. Dziękuję Wam, że jesteście z nami. Dziękuję, że oglądacie nas i śledzicie nasze social media. Pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia.